Hej wszystkim, ja jestem Soł, a dzisiaj znajdujemy się przed gliwickim więzieniem. Pewnie się wiele osób z Was zastanawia, o czym dziś będzie, czy będzie o więzieniu. Nie, naprzeciw więzienia jest restauracja, w której pracowałem, to była moja druga praca. I rozwoziłem pizzę i o tym dzisiaj będzie, o mojej drugiej i w sumie trochę o pierwszej pracy, a nie o więzieniu, które jest za plecami. Swoją drogą jest tu też komenda policji, czy tam nie wiem jak to się nazywa. Tak, komenda miejska policji i sąd. Pokazuję teraz sąd. A to nie jest więzienie, tylko areszt. Tak, żeby było wszystko w porządku. Restauracja nazywa się Sorrento. Ale wróćmy do tej mojej pierwszej pracy. Ja tu się spróbuję gdzieś przetransportować w jakieś takie bardziej dogodne miejsce. Moja pierwsza praca polegała na roznoszeniu molotek. To jest to, o czym zawsze Wam mówią, żebyście poroznosili... Kurde, gdzie ja trzymam tą kamerę? Żebyście poroznosili trochę ulotek, jak nie macie kasy. Były to ulotki z kafejki internetowej, dokładnie. Płacili chyba 2 czy 3 grosze od jednej ulotki. Dawali ich po 500, czyli można było tam z 20-30 zł zarobić. Ja miałem wtedy, no nie wiem, kurde, to było może z 12 lat temu. Ja mogłem mieć, nie wiem, 14 lat, 13, bardzo mały byłem. I bardzo szybko te ulotki wszystkim rozdawałem, babcia, nie babcia, młody, stary, wszystkim dawałem na ulicy. No i chyba się temu właścicielowi wydawało, że ja je wyrzucam do śmietnika, bo potem już mi tych ulotek nie dawał, a kasa była z tego całkiem przyzwoita. Gdzie ja się przetransportowałem? To jest dobre miejsce tutaj, żeby za mną była ta restauracja cała. Tak? No bo tu właściwie nic nie ma dookoła lepszego. Albo sobie pochodzimy dalej. Pójdziemy sobie teraz w tą stronę, tylko że mnie nie widać, jak idę w... A, widać mnie. Będziemy sobie chodzić przed restauracją i przy drodze, ale ja mam mikrofon przy ustach, więc powinno być ok. Tak więc roznosiłem te ulotki dość szybko, w 2 godziny rozniosłem, 20 zł zainkasowałem. Koleś po kilku razach stwierdził, że ja je właśnie chyba do śmietnika wyrzucam i już mi nie chciał dawać ulotek. Pamiętam, że był tam jeszcze drugi synek, taki starszy trochę i on był mistrzem ulotek, z różnych firm tam roznosił. No i mieliśmy taką małą wojnę cenową. No ale potem mówię, potem mi już nie chcieli dawać, to zrezygnowałem z tego. Wracając do Sorrento, czyli do rozwożenia pizzy, to pracowałem tam z jogurtem. Pracowaliśmy w wakacje, nie pamiętam, to mogło być, nie wiem, 10 lat temu, 10-9 lat temu, jak miałem, nie wiem, 16-17 lat, na skuterze jeździłem, to chyba trzeba mieć 17, nie, żeby jeździć. Tak mi się przynajmniej wydaje, a może 18, poprawcie mnie w komentarzach, jeśli wiecie. Tak więc, o kurde, prawie by koleś potrącił rowerzystę. Tak więc jeździłem na tym, jeździliśmy na skuterze. Pierwsze pytanie, ile zarabiałem? Niech ja sobie przypomnę, chyba było tak. Dostawaliśmy 3 zł za kurs. Samemu trzeba było zatankować za swoje, plus jeszcze dostawaliśmy jedną dużą pizzę dziennie. Tych kursów było, nie wiem, 20-25 mogło być. Czyli gdzieś tak wychodziło, nie wiem, 40-50 zł można było zarobić. Za 10 godzin chyba roboty. 10, może 12, nie pamiętam. Aha, no i oczywiście plus napiwki, które tam się czasem pojawiały. Największy napiwek, nie wiem ile miałem, ale chyba z 3 dychy. No, niektórzy to potrafili dać, czekajcie. Idziemy w drugą stronę. Będziemy chodzić przed tą restauracją. Będziemy, o teraz mnie powinno być lepiej widać, bo jest światło. Tak więc plus napiwki, no powiem Wam, że jak na tamte czasy i na to, że jakby nigdzie indziej nie było za bardzo pracy, no bo jak się, no to chyba nie miałem 18 lat, jak się nie ma 18 lat, to nie było roboty, to były bardzo dobre zarobki i żeśmy tutaj robili chyba jakoś 6 tygodni w wakacje. No, dokładnie tak. Jakieś ciekawsze historie, pamiętam, była taka babka, która miała takiego grubego synka. I zawsze on codziennie, ten synek prawie, zamawiali pizzę. Nawet nie oni, nawet, znaczy kelnerki jak zapisywały, co kto zamawia, to po prostu pisały tylko imię, znaczy tylko pisały nazwisko, już nie pamiętam jak się tam nazywa. I było wiadomo, że to była mała pizza z serem chyba i z kukurydzą. Jakoś tak to było. I potem się woziło, ten grubasek tam wyskakiwał, od razu tą pizzę brał. Mama za nią płaciła i on wyżerał z tego podobno tą kukurydzę najpierw, a później całą pizzę zjadał. Śmieszny był, taki trochę klocuch. Taki, a może to był klocuch? Podobno klocuch jest gdzieś z Gliwic. Ktoś tak mi ostatnio powiedział, ale to chyba ściema jest. No, był jeszcze koleś na przykład, bo było kilka takich stałych klientów. Był koleś, który
Był koleś, który zawsze do roboty zamawiał te, zamawiał jedzenie. Kurde, chyba z 3 dychy wydawał. Dobrze musiał zarabiać, żeby 3 dychy dziennie wydawać na obiad. Pewnie jeszcze plus śniadanie, plus kolacja, no to trochę na żarcie wydawał dziennie. To był jakiś szef tych, szef księgowych w jednej z gliwickich firm na strefie. Co tam jeszcze? Niech mi się przypomni. Kiedyś jogurt pojechał na własne osiedle z pizzą i go wzięli butelkami, obrzucali czy kamieniami. To było dobre. Ja raczej większych przypałów nie miałem. Kiedyś cyganie zamówili pizzę, ale jej nie odebrali, bo właściwie chcieli ją ukraść, ale ja strzeliłem, o co chodzi, to podjechałem, wyszedłem i szybko się zwinąłem stamtąd, z cygańskiej dzielnicy w Gliwicach. Co jeszcze? Nie, nie było żadnych sytuacji, że na przykład... Znaczy były sytuacje, że babka w szlafroku otworzyła, ale nic więcej. Nic więcej, jeśli byście chcieli. Ach, powiem wam, że dobra robota była. Przekładamy, idziemy w drugą stronę. Trzęsa kamerą pewnie, no ale nie ma mi kto trzymać to, co sam sobie muszę trzymać, ale nie ma jej gdzie postawić. Robota była fajna, bezstresowa raczej. Trochę długo trzeba było siedzieć, bo jednak czasem nie było zamówień, wiecie. Chciałoby się na przykład iść do domu, nie? Wyobraźcie sobie, że jest godzina, nie wiem, 12, macie 10 zamówień, tak? A później po 12 do 16 prawie nic nie macie, wiecie, ludzie zjedli obiad. Znaczy po 15 akurat było, bo ludzie z roboty wracali. Special Forces, to policja szła przed chwilą obok. Tak więc po prostu można było siedzieć na przykład 3 godziny i nic nie robić. Ja blisko dość mieszkałem i myślę, że to by było fajne, gdybym mógł z domu sobie tutaj dojeżdżać tym skuterem, brać pizzę i jechać. Ale nie ten. Ale nie było takiej możliwości, musiałem siedzieć na zapleczu i czekać na zamówienie. Ogólnie nudne to było w pewnych momentach. No i jak pracowałem z jogurtem na zmianie, no to było ciekawiej. Problem był taki, że musieliśmy się dzielić tymi zamówieniami. Czyli wtedy zarabialiśmy o połowę mniej, jak żeśmy byli razem, więc jakoś żeśmy się tak ustawiali, że po prostu jeden pracował cały dzień, a drugi przychodził tylko jak był ruch większy. I tym optymistycznym akcentem zaczniemy oddalać się od restauracji Sorrento w Gliwicach. Pewnie, kurde, wszystkie najlepsze historie mi gdzieś i motywy z tej pracy mi gdzieś uciekły. Fajne były kelnerki, też pamiętam. Pod ten areszt tutaj przychodziły dziewczyny zawsze do chłopaków i oni tym takim językiem migowym, ale więziennym, nie takim prawdziwym migowym, tylko więziennym sobie tutaj gadali. Skuterki sobie stały na zewnątrz, można było sobie krzesełko wystawić, posiedzieć w słonku, tak jak nie, mówiłem już, że to były wakacje. Czekajcie, może ja rzeczywiście kuleję, ktoś mi ostatnio powiedział, że kuleję. Może ja tak chodzę po prostu twardo i tyle, a nie kuleję. Znaczy na kamerze tego nie widać, bo nie widać moich nóg, jak sobie idę, opatrzcie. Spokojnie. Dobra, będę kończył. Jeśli macie jakieś pytania co do tej pracy mojej, bo ja pewnie wszystko pominąłem, bo... No bo tak to jest, jak się na żywo nagrywa, to się potem wszystkiego zapomina. To pytajcie w komentarzach. A jeśli wy gdzieś pracowaliście w jakimś ciekawym miejscu, za młodu oczywiście, to też dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się wszyscy, pa, pa!